To jest odcinek numer 32, a w nim opowiem o pomiarze temperatury. Tego podcastu dowiesz się o najpopularniejszych termometrach wykorzystywanych w przemyśle. Przedstawię zasady działania, różnice wady i zalety konkretnych rozwiązań. Będzie kilka ciekawostek historycznych oraz moje doświadczenia. Powiem Ci, jak można wykorzystać jedną z metod pomiaru temperatury do podgrzania choćby wody na. Herbatę. To jest automatyczny podcast, czyli pouczające rozmowy o automatyce przemysłowej. Ja nazywam się Kamil Jastrzębski, na co dzień właściciel Jotka Automation, firmy, która, poprzez świadczenie specjalistycznych usług integracji systemu sterowania, w szczególności SIMATIC PCS7, pomaga w projektowaniu, programowaniu i uruchomieniu systemu sterowania i wizualizacji lub, jak wolisz, automatyki. Podcast kieruję do osób zainteresowanych automatyką przemysłową. Nieważne czy jesteś integratorem, automatykiem, elektrykiem, pracownikiem utrzymania ruchu, handlowcem czy dopiero się uczysz, na pewno znajdziesz coś dla siebie, bo dzielę się swoim kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym na wielu projektach i uruchomieniach, abyś nie musiał popełniać moich błędów. Mądry człowiek uczy się na własnych błędach, a sprytny na cudzych. Mam teraz do Ciebie bardzo ważną prośbę. Zrób pauzę i zasubskrybuj ten podcast w aplikacji, z której korzystasz. Zostaw komentarz i daj kciuka w górę. Bardzo dużo osób słucha, ale tylko niewielu oddzięcza się w ten sposób. W każdym bądź razie z góry serdecznie Ci dziękuję wejdź na stronę www.diagnostykamyślnikprofibus.pl, aby zapoznać się z naszą ofertą dotyczącą diagnostyki sieci przemysłowych. Znajdziesz tam również informacje dotyczące działania sieci Profibus i Profinet oraz sposoby diagnostyki i naprawy błędów. Na innej stronie www.jkautomation.pl znajdziesz tematykę dotyczącą systemu sterowania i wizualizacji oraz naszą ofertę. Temperatura jest jednym z najważniejszych wskaźników stosowanych w różnych gałęziach nauki i technologii. Dopiero od niedawna systematycznie badano zjawiska związane z ciepłem. Wcześniej człowiek był zadowolony z kilku jakościowych, zorientowanych na praktykę doświadczeń związanych z ciepłem. Wraz z wynalezieniem silnika parowego, zainteresowanie naukowców zjawiskiem ciepła wzrastało. Joseph Black jako pierwszy zdał sobie sprawę z różnicy między ciepłem, i temperaturą. W 1760 roku oświadczył, że zastosowanie tego samego ciepła do różnych materiałów skutkuje różnymi temperaturami. Początkowo uważano, że ciepło jest substancją materialną, którą można dodać lub usunąć z materiału, lub może zostać przeniesiona z jednego materiału na inny. Ta substancja została nazwana kalorią. Zgodnie z tą teorią. Gdy spalane jest drewno, kaloria z drewna przenoszona jest do płomienia, a stamtąd dalej do kotła postawionego na płomieniu, a następnie na jego zawartość. Kiedy woda w kotle zostanie nasycona kalorią, zamieniana jest w parę. Trochę lat minęło, ludzie dalej zastanawiali się nad ciepłem, aż pewien fizyk, Sadi Carnot, możesz go kojarzyć z cyklu Carnota, został ojcem naukowej termodynamiki. Na początku XIX wieku badał ruch ciepła z punktu widzenia tego, jak energia zmagazynowana w parze zamieniana jest na pracę mechaniczną. Z kolei badanie procesu odwrotnego, a mianowicie jak praca zamienia się w ciepło, doprowadziło do podstawowej myśli, że energia jest zachowana. To jest nie można jej ani stworzyć, ani zniszczyć. To podejście doprowadziło do prawa zachowania energii. Pierwsza zasada termodynamiki. Właśnie dlatego stosujemy terminatory w sieciach komunikacyjnych, w których wykorzystuje się sygnał różnicowy. Nawet urządzenia eternetowe wykorzystują terminowanie na końcu segmentu, z tym, że każdy segment łączy tylko dwa urządzenia i rezystory terminujące wbudowane są w gniazda eternetowe. Tam ta energia w postaci fali elektrycznej, nie może się odbić na końcu, jest pochłaniana przez te rezystory. Ale wróćmy do temperatury. Potem na scenę wchodzi Maxwell. James Clerk Maxwell. Pewnie nieraz o nim słyszałeś lub słyszałaś. I ten Maxwell zdefiniował temperaturę jako właściwość termiczną, która związana jest z prędkością poruszania się lub drgania cząstek. Natomiast ponieważ obserwacja, i pomiar ruchu cząstek jest niepraktyczna i nierealna, więc w praktyce jest bezużyteczna. Dlatego też, aby wykonać praktyczne pomiary temperatury, należy zastosować inne metody. No i wykorzystywane są skutki, że ciepło, czyli ta energia, ma wpływ na inne właściwości, np. rozszerzalność geometryczna pod wpływem ciepła, czy zmiana parametrów elektrycznych. Jak zmiana rezystancji? A czy można wykorzystać ludzkie zmysły do oceniania temperatury? No też niespecjalnie, bo potrafimy określić gorący, ciepły, zimny lub lodowato zimny. To dla każdego z nas będzie to oznaczać coś zupełnie innego. W celu obiektywnego i odtwarzalnego pomiary temperatury ciała, i tutaj nie mam na myśli takiego naszego ciała, ale takiego ciała w sensie fizycznym, czyli przedmiotu, potrzebujemy odpowiedni przyrząd pomiarowy. I te przyrządy pomiarowe dopiero zaczęły być wynajdywane około XVII wieku. Instrumenty do pomiaru temperatury. Nazywane są ogólnie termometrami. Natomiast na początku XVII wieku nazywano je termoskopami. Rozwój szklanych termometrów w ówczesnym okresie związany jest ze sztuką dmuchania szkła, która była najbardziej rozwinięta we Włoszech, więc nie dziwi fakt, że największy wkład miały osoby z wosko brzmiącymi nazwiskami, jak choćby najbardziej znany Galileusz. Był to wspomniany wcześniej termoskop, który był małą szklaną kulką zlutowaną ze szklaną rurką, Ona nawet się zrymowało. Termoskop wypełniony był wodą i nie miał skali, więc jego praktyczne zastosowanie było raczej wątpliwe. Następnie uczeń Galileusza udoskonalił to rozwiązanie, zastępując wodę alkoholem. Hm, ciekawe. Jak mu to przyszło do głowy? Także wykorzystał ten alkohol i usunął powietrze, a także dodał skalę. Był to jeden z pierwszych termometrów cieczowych, tak zwany termometr florencki. Wciąż jednak brakowało konkretnej i powtarzalnej skali. Pomysłów było wiele, jak choćby za punkt minimum przyjąć temperaturę zamazania wody, a za maksimum temperaturę wrzenia wody. Dalej ciekawą skalę zaproponował pewien bardzo znany Gdańszczanin o nazwisku Fahrenheit, który wyznaczył trzy stałe punkty: punkt zamarzania soli fizjologicznej jako 0 stopni, dalej temperaturę mieszaniny wody i lodu 32 stopnie i temperaturę ludzkiego ciała 96 stopni, choć tutaj są różne zeznania. Niektórzy mówią, że się pomylił, bo był chory. Podobno jest to mit, także zostawmy, że 96. Później potem jeszcze tą skalę zmodyfikował, ale to jest nieistotne. Najważniejsze jest to, że jego przekleństwem stała się rtęć, bo on ten alkohol zamienił na rtęć. Rtęć była lepszym rozwiązaniem niż alkohol. Sam Haran jak i podobno jego rodzice zmarli na niewyjaśnioną chorobę, którą dzisiaj nazwalibyśmy zatruciem rtęcią. Jego termometr rtęciowy i skala Prawdopodobnie obowiązywałyby do dzisiaj w Polsce czy w tej części Europy, gdyby nie pewien szwedzki astronom, który zaproponował skalę opartą na wspomnianych już minimum i maksimum. Jednak Celsjusz podzielił ten zakres na 100 jednostek i tak temperatura zamarzania wody to 0 stopni, a temperatura do wrzenia oczywiście 100 stopni przy. Należy dodać jeszcze, że te zakresy temperatur obowiązują przy ciśnieniu jednej atmosfery, bo doskonale sobie zdajesz sprawę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że temperatura wrzenia wody np. w wysokich partiach gór jest niższa, bo im niższe ciśnienie, tym temperatura, wody, tym temperatura wrzenia wody jest niższa. Co często się wykorzystuje w przemyśle. Gdzie należy na przykład odparować jakąś część wody, wtedy obniża się ciśnienie w zbiorniku i wystarczy doprowadzić mniej energii, aby tą wodę podgrzać do temperatury wrzenia i ją odparować. Temperatura jest jedną z siedmiu najważniejszych wartości międzynarodowego systemu miar i wag, i prawdopodobnie jednym z najważniejszych parametrów wykorzystywanych w ogólnopojętej nauce i technice. Pomiary temperatury z grubsza możemy podzielić na trzy kategorie: 1. precyzyjne pomiary temperatury w badaniach naukowych, 2. techniczne pomiary temperatury wykorzystywane w przemysłowych systemach sterowania i regulacji i 3. monitoring temperatury przy pomocy wskaźników. Celem technicznego pomiaru temperatury jest dążenie do praktycznego rozwiązania wymagań aplikacji, która powinna być optymalna dla wymogów dokładności przy akceptowalnych kosztach. Hm. No bo nie wszędzie potrzebujemy super dokładnego pomiaru, a czasami potrzebujemy np. termometru odpornego na drgania. Spośród wielu metod stosowanych do pomiarów temperatury, elektryczne czujniki temperatury mają dominującą pozycję w systemach sterowania i regulacji. Przekształcają zmierzoną wartość w sygnał elektryczny, który następnie może zostać wykorzystany przez elektroniczne urządzenia sterujące, jak sterowniki PLC, regulatory i inne urządzenia. Zacznijmy od czujników rezystancyjnych. Myślę, że kojarzysz taki czujnik jak PT100. Litery PT to symbol platyny. Wykorzystuje się ją do budowy czujników ze względu na jej właściwości, a mianowicie prawie liniową charakterystykę zmian rezystancji od temperatury oraz odporność na korozję. Spotkać można różne odmiany typu PT100, PT500 czy PT1000. Ta liczba oznacza rezystancję w temperaturze 0 stopni Celsjusza. Z praktycznego punktu widzenia i szybkiej diagnostyki, ważne, abyś zapamiętał lub zapamiętała, że rezystancja PT100 w temperaturze pokojowej, czyli około 20 stopni Celsjusza, wynosi blisko 108 ohm. Czujnik PT100 najczęściej wykorzystuje się do zakresów temperatur od minus 200 do 600 stopni Celsjusza, ponieważ w tym zakresie posiadają wysoką dokładność. I stabilność. Z czujnikiem PT100 jest pewien problem związany z zasadą działania i pomiarem tej rezystancji. Podłączając taki termometr np. do wejścia sterownika, musimy wykorzystać przewody, które też mają swoją rezystancję. Co będzie dodawać się do rezystancji czujnika. Nie jest tak źle, bo mamy kilka rozwiązań tego problemu. Pierwszą metodą jest umieszczenie przetwornika pomiarowego jak najbliżej sensora, co minimalizuje dodatkową rezystancję, bo przetwornik zamieni rezystancję na inny sygnał standardowy, najczęściej 4,20 mA. Przypomnę tylko, że przewagą wykorzystywania 4,20 mA w stosunku do 0,20 mA lub sygnału napięciowego 0,10V jest to, że jesteśmy w stanie wykryć, czy mamy do czynienia z wartością minimalną sygnału, czy przerwą w torze pomiarowym, bo tutaj dla zera dostaniemy 4 mA, a w tych pozostałych przypadkach albo 0 mA lub zerowe napięcie, więc tak jak wspomniałem, ciężko jest wyczuć, o co tam chodzi. Inną metodą kompensacji rezystancji przewodów jest wykorzystanie dodatkowego przewodu lub dwóch przewodów, aby odjąć rezystancję przewodów od rzeczywistej wartości samego termometru. Wadą tego rozwiązania jest dodatkowy koszt przewodu oraz konieczność posiadania odpowiedniego wejścia analogowego, przystosowanego do pomiarów PT-100. Z kolei w pierwszej metodzie należy doposażyć się w przetwornik i odpowiednią obudowę. Opiszę Ci teraz jeden z problemów, jaki może się spotkać podczas pracy z tymi termometrami. Zdarza się, że pomiar pływa, temperatura, która powinna być stabilna, zmienia się o kilka, a w skrajnych przypadkach kilkadziesiąt stopni. Co zrobić i jak sprawdzić, co może być przyczyną takiego zachowania? Po pierwsze, źle wykonane ekranowanie przewodów sygnałowych i zakłócenia elektromagnetyczne pokazują swoją naturę. Dwa. Zepsuty termometr lub przetwornik. W takiej sytuacji odłącz termometr i bezpośrednio na wejściu sterownika podłącz zwykły rezystor o znanej rezystancji i zobacz, jak w takiej sytuacji zachowuje się wskazanie. Jeżeli jest stabilne, to problem dotyczy termometru i lub toru pomiarowego. Natomiast jeżeli po podłączeniu rezystora pomiar również pływa, to problemem jest wejście analogowe. Jeżeli możesz, to wykorzystaj inne lub podłącz jedynie na próbę problematyczny termometr. Pamiętam pewną sytuację, kiedy to raz na jakiś czas pomiar temperatury pokazywał skokową dużą wartość, po prostu pikował do maksymalnego zakresu na krótką chwilę. Był to pomiar temperatury spalin wylotowej z kotła, mierzony zaraz przed kominem, gdzie znajdował się również wentylator wyciągowy. Podejrzenia i podejścia do rozwiązania tego problemu były różne. Wymiana kabli, potem samego termometru, umieszczenie gdzieś po drodze separatora nic nie pomagało. I pewnego dnia odwiedził nas producent termometrów i zaproponował czujnik odporny na drgania. Podeszliśmy do tematu dosyć sceptycznie, no bo niemożliwe, aby ten wentylator powodował takie problemy. Drgania wcale nie były wyczuwalne. Przynajmniej dla człowieka. Natomiast z drugiej strony, pewnie sam spotkałeś lub spotkałaś się z sytuacjami, w których śrubki same się odkręcały i przewody miały luzy, luzy w złączkach, co powodowało błędne działanie systemu sterowania. Biegało się potem ze śrubokrętem i dokręcało co tylko można. I tutaj, w tej sytuacji, po wymianie czujnik na ten o podwyższonej odporności na drgania, pomiar się uspokoił i nie obserwowaliśmy podobnych pików. Ta historia niech będzie takim podsumowaniem, aby odpowiednio dobierać czujnik do aplikacji, bo czujnik czujnikowi nierówny. W jednej aplikacji ważna jest precyzja i szybkość pomiaru, w innej mamy do czynienia z żywnością czy przemysłem farmaceutycznym, a gdzie indziej jest strefa zagrożenia wybuchem i też wymagana, wymagane jest inne podejście do wyboru przetwornika, czy termometru. Przejdźmy teraz do termopar. Które prawdopodobnie są najczęściej używanymi czujnikami, a z drugiej strony, mimo prostoty działania, pozostają najmniej zrozumiałymi czujnikami temperatury. Termopara wykorzystuje zjawisko Zibeka-Sebeka, które polega na pojawieniu się różnicy potencjałów na styku dwóch różnych przewodników. Czujniki zbudowane są z pary różnych metali, spojonych ze sobą na obu końcach. Jeden z nich umieszczany jest w miejscu pomiaru, a drugi, tzw. Tak zimny koniec, umieszcza się w stałej temperaturze odniesienia. O ile zależy nam na dużej dokładności pomiaru. Jeżeli dokładność rzędu kilku stopni jest dopuszczalna, to tzw. Tak zimny koniec można umieścić w szafie sterowniczej i mierzyć tam temperaturę, aby ewentualnie skompensować wahania. Różnica temperatur między złączami spowoduje wytworzenie się siły elektromotorycznej, różnicy potencjałów. Mimo, że zasada działania i budowa jest bardzo prosta, to może sprawiać wiele kłopotów. Po pierwsze, wspomniana siła elektromotoryczna jest rzędu miliwoltów, więc bardzo mała. Po drugie, dla precyzyjnych pomiarów Tor pomiarowy jest bardzo skomplikowany. Porównując PT100 do termopary, ogólnie, bo typów jest bardzo wiele, nie będę ich wymieniał, ale zapewne kojarzysz typy J, K, T czy N, zależy od zastosowanych materiałów. A więc porównując oba termometry, to każdy z nich ma swoje wady. I zalety. Klasyczne PET-100 mierzą w zakresie od minus 200 do 600 stopni Celsjusza, a termopary od minus 200 nawet do 2500 stopni Celsjusza. Wskazałem wcześniej, że zwykłe PET-100 nie radzi sobie w środowiskach narażonych na wibracje i wstrząsy, co z kolei dobrze znosi termopara. Dodatkowo bardzo szybko reaguje na zmiany temperatury, nawet w przeciągu kilku milisekund. Tor pomiarowy dla PT100, bez względu, czy wykorzystasz przetwornik, czy przewód kompensacyjny, to jest bardzo prosty układ, czego nie można powiedzieć o termoparach. Siła elektromotoryczna generowana na styku tych dwóch materiałów jest bardzo mała i wymaga wzmocnienia, aby przekształcić sygnał na użyteczny odczyt temperatury. Tak mały sygnał jest wrażliwy na szum pomiarowy, który mogą wprowadzać inne elementy toru pomiarowego. Jeżeli proces wymaga dokładności i stabilności, to należy kompensować złącza odniesienia. Temperatura zimnego końca musi być znana, aby prawidłowo zmierzyć wartość z gorącego końca. Teoretycznie świetnym rozwiązaniem wydaje się umieszczenie zimnych końców w mieszaninie wodno-lodowej, która to ma stałą temperaturę, dopóki cały lód się nie roztopi. Ale bardzo często praktyka i teoria nie idą ze sobą w parze, bo nie jest to praktyczne rozwiązanie w przypadku większości systemów sterowania. Innym problemem przy korzystaniu z termopar jest ich nieliniowość w całym zakresie pomiaru. Termopary J i K. Mimo, że również są nieliniowe, to mają bardzo szerokie zakresy, gdzie liniowość jest zachowana i nie ma potrzeby przeliczania i korzystania z tabel. Taki pełen zakres, wykres zależności temperatury i tej siły elektromotorycznej dla termopary JK wygląda jest bardziej zbliżony do wykresu sinusoidy niż PT-100. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Natomiast przypomniała mi się dość ciekawa sprawa związana z termoparami. Nie wiem na ile fakt, o którym zaraz usłyszysz, jest prawdziwy, ale uważam, że warto o tym wspomnieć. Podobno na Syberii, gdzie temperatury bywają bardzo niskie bardzo, bardzo niskie wykorzystuje się lub wykorzystywało termopary jako źródło elektryczne do podgrzewania wody na herbatę. Różnica temperatur jest dosyć duża między temperaturą wewnątrz pomieszczenia a tym co na dworze, więc. Jakaś logika w tym jest. Jeszcze jedna rzecz, taka anegdota z własnego doświadczenia. Na przełomie 2020 20 i 2021 byłem zaangażowany w projekt uruchomienia bloku energetycznego i byłem odpowiedzialny za część systemu sterowania opartego na SIMATIC PCS-7 oraz sterowanie S7300 i UNCC dla dwóch kotłów gazowych. Na blok energetyczny składa się instalacja przygotowania wody zasilającej, kotły, gdzie produkowana jest para, oraz turbogenerator, gdzie energia pary zamieniana jest na energię elektryczną, plus jeszcze rurociągi pary, bo tą parę też trzeba przy, przygotować, zanim podają się na e turbinę, ale nie o tym chciałem. Dostawcami turbiny byli Hindusi i odpowiadali za AKPIA, czyli aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę. Oni tą swoją turbinę i szafę wysłali tutaj na miejscu została podłączona przez lokalny zespół. Oni też byli odpowiedzialni za oprogramowanie sterownika S7400 oraz wizualizację WinCC z pomocą pracowników lokalnych uruchamiali ten system zdalnie. Żaden z nich się w Polsce nie pojawił, co przy tak skomplikowanym urządzeniu było dość niezwykłe, ale tłumaczyli, że oni tak pracują i kilka zdalnych uruchomień mają już za sobą. Jest taki moment podczas uruchomienia, a nawet jeszcze przed uruchomieniem, gdzie testuje się wszystkie sygnały, urządzenia i tak dalej. Jednym z nich jest tak zwany loop checking, który polega na sprawdzeniu, czy urządzenia polowe są poprawnie zainstalowane oraz podłączone, oraz czy wskazania na wizualizacji są poprawne. Wracając do naszych Hindusów, Przygotowali wizualizację wraz ze stacyjkami, gdzie zakresy pomiarowe były ustawione od 0 do 200 stopni Celsjusza. Podczas wykonywania wspomnianego testu zadaje się 4 wartości 0, 25% 50, 75% i 100% zakresu pomiarowego. Poza drobnymi czeskimi błędami, typu pomylony zakres pomiarowy, brak dopisanego zera itd., ich pomiary dla wprowadzonej wartości 0 stopni pokazywały. 6553,5. W przypadku sterowników firmy Siemens i wejść analogowych obsługujących PT100, wystarczy wartość surową podzielić przez 10 i otrzymujemy wskazanie pomiarów w stopniach Celsjusza. I najciekawsze jest to, że dla kolegów z Azji nie był to żaden problem i w ogóle nie rozumieli naszych reklamacji. Uważali, że wszystko jest dobrze, bo zawsze tak robili i nikt nie robił im nigdy problemów tłumaczyli, że to są kwestie, które nie mają wpływu na pracę systemu sterowania. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale Indie leżą w strefie klimatu zwrotnikowego, gdzie temperatury poniżej zera występują tylko w zamrażalniku, więc po co w ogóle komu taka możliwość? I nie wiem, czy miałeś, lub miałaś okazję pracować z Hindusami. Jeżeli tak, to podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Ja zrobiłem swego rodzaju research i popytałem różnych ludzi, i okazuje się, że koledzy z Nadoceanu Indyjskiego są dosyć specyficzni podczas współpracy. Przy okazji serdecznie pozdrawiam kolegów z tamtego projektu: Marcinę, Adriana, Kubę, Andrzeja. Bardzo fajnie i miło się współpracowało. I to już jest koniec. Także subskrybuj ten podcast, dwa aplikacje, z której korzystasz, zostaw komentarz i daj kciuka w górę. Bardzo dużo osób słucha, ale tylko niewielu odwdzięcza się w ten sposób. Adam z Poznania nie zasubskrybował i jadąc na serwis, zapomniał sprzętu. Nie bądź jak Adam i zasubskrybuj.